Białostocki sąd przychylił się do wniosku prokuratury regionalnej w Białymstoku. W efekcie kolejne 3 miesiące w areszcie spędzi suwalski przedsiębiorca Dariusz M. Postawione mu zarzuty mówią między innymi o około 300-milionowym wyłudzeniu podatku VAT oraz doprowadzeniu do wystawienia faktur potwierdzających nieprawdę na niebotyczną kwotę 1 300 000 000 zł. Dariusz M. miał opuścić areszt w ostatnim dniu maja, ale teraz na skutek postanowienia sądu jego pobyt za kratami wydłuży się do ostatnich dni sierpnia. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 10 lat więzienia.